nadal na pogodę w naszym kraju wpływać będzie układ wyżowy. Magdalena Pecka, dobry wieczór, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Dodatkowo napływać będzie do nas ciepłe powietrze z południa, a to oznacza wzrost temperatury na obszarach południowych i centralnych Polski. Na Dolnym Śląsku będzie najcieplej, tam nawet 20 stopni na termometrach. Nieco chłodniej w wąskim pasie wybrzeża, tu napływać będzie chłodniejsza masa powietrza i na termometrach zobaczymy od 11 do 12 stopni. W całym kraju dużo słońca, bezchmurnego nieba, brak opadów deszczu. Przejdźmy do szczegółów dla Dolnego Śląska. Noc będzie cieplejsza od poprzedniej. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni w Jeleniej Górze do 5 w Legnicy. Poranek również nieco cieplejszy od rana, bezchmurne niebo. W drugiej części dnia nadal na brak słońca nie będziemy mogli narzekać i za sprawą słońca temperatura odczuwalna będzie wyższa. Ta na termometrach również wysoka. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni w Wałbrzychu do 20 we Wrocławiu. Ciśnienie będzie powoli spadać i w południe wyniesie 1018 hektopaskali. Wiatr będzie słaby, biometr korzystny, warunki drogowe będą dobre. Na dziś to wszystkie informacje pogodowe. Udanego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.